Piłka będzie dokręcana w pole karne Hagigiego. Hagigi wychodzi z własnej bramki. Jest szansa i gol! 1-0 reprezentacja Nigerii obejmuje prowadzenie. Jednak arbiter główny Carlos Vera tej bramki nie uznaje. Dopatrzył się Niwaje faulu na bramkarzu reprezentacji Iranu Alirezu Hagigim. Jeszcze raz to dośrodkowanie. Bardzo dobrze wykonał tą piłkę na 5 metry. Wiktor Moses Hagigi wyszedł na przedpole, nie chwycił tej piłki w rękawice, bo przykrzał mu mocno czucie, czy on Bobby Nickel. Ja nie jestem przekonać do tego, czy tutaj podjął prawidłową decyzję Carlos Vera. Był w tym obszarze pola karnego, w którym chroniony jest bramkarz, ale tej piłki nie chwycił Hagigi i tutaj mógł puścić grę Carlos Vera. Miał jednak jakiś procent podjęcia innej decyzji. Na pewno ten arbiter wybroni się w tej sytuacji. Lewa strona boiska, Emmanuel Emenike. Normalnie tutaj starał się pochane czas tą sytuację doprowadzić do swojego fragmentu, bowiem ten element jest dobrze opanowany przez Irańczyków. Jest szansa, ale się niewiele brakowało. Bęsą Łemiama ratuje teraz swoją drużynę. Reza kochany czas mógłby zdobyć na 10 bramkę w barwach narodowych. Bęsą Łemiama na dowód moich słów potwierdził swoją klasę. Pokazał, że jest prawdziwą osłoną tej defensywy reprezentacji Nigerii.